Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Jacek Michalczyk, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody dla Kraśnika. Wiosna zagościła już u nas na dobre. Dowód tego mieliśmy w sobotę w okolicach godziny 16 nad Kraśnikiem. Grzmiało. Była burza, burza z wyładowaniami atmosferycznymi. Zjawisko niby normalne, ale chyba nie 1 marca. To można uznać za delikatną anomalię. Tak więc wiosna już u nas na dobre. Zresztą wystarczy się rozejrzeć dookoła. Drzewa już pąki puszczają, kwiaty już zaczynają wychodzić z między źdźbeł trawy, tak więc wiosna nie powinna już od nas odejść. Zresztą te długoterminowe prognozy pogody nie zapowiadają tego, że będzie jakiś gwałtowny i obfity i duży nawrót zimy. Owszem, mogą zdarzyć się jeszcze jakieś takie delikatne przymrozki, ale to ta temperatura spadnie poniżej zera tylko i wyłącznie przy gruncie, tak więc do odśnieżania chodników nie powinniśmy już wrócić. A my zobaczmy, jaka prognoza pogody czeka nas dzisiaj i we wtorek. Najcieplejsze miejsca w dniu dzisiejszym to Kraków, Katowice, Wrocław i Zielona Góra. Tutaj termometry powinny wskazać 10 stopni Celsjusza. W okolicach Szczecina i Zielonej Góry powinno wyjść słoneczko zza chmur, ale tego słońca zbyt dużo w dniu dzisiejszym nie będzie. Szczecin, Gdańsk, Łódź, Rzeszów. Tutaj termometry wskażą 7 stopni Celsjusza, natomiast w Bydgoszczy 6, a Lublin, Warszawa i Suwałki 5 stopni Celsjusza. Przejdźmy do mapy województwa lubelskiego. Biała Podlaska 6 stopni, Lublin 5, Kraśnik 6, a Tomaszów Lubelski 4 stopnie Celsjusza. Natomiast jak wygląda sytuacja pogodowa w powiecie kraśnickim? Wilkołaz, Kraśnik 5 stopni Celsjusza, Annopol i Polichna. Tutaj termometry powinny wskazać 6 kresek powyżej zera. Ciężkie i brunatne chmury nad nami w dniu dzisiejszym. Tak więc słońca dzisiaj raczej nie zobaczymy. A zobaczmy, jaka pogoda we wtorek. Wtorek, 4 kwietnia. Najcieplejsze miejsce to Szczecin. Zielona Góra, w Szczecinie 7 stopni, Zielona Góra 6 stopni, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk. Tutaj termometry wskażą 5 stopni Celsjusza. Natomiast Rzeszów, Lublin, Suwałki, tutaj tylko 4. Tak więc wtorek już chłodniejszy od poniedziałku. Mapa województwa lubelskiego. Tutaj termometry w Białej Podlaskiej, Lublinie i Kraśniku wskażą 4 stopnie Celsjusza, a w Tomaszowie Lubelskim 3 stopnie. No i po godzinie 16 we wtorek powinien zacząć padać deszcz, tak więc wieczorny spacer z parasolem. A jak wygląda mapa powiatu kraśnickiego? Tutaj w Polichnie, Annopolu, Kraśniku, Wilkołazie termometry powinny wskazać 4 stopnie Celsjusza. No i niestety we wtorek. We wtorek mniej więcej w okolicach godziny 16-17 może zacząć padać. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Życzę pogodnych dni. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie.